Ewo, znajdujemy się dzisiaj w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie. Realizujemy sesję do magazynu Viva. No i właśnie, muszę cię zapytać, jak ty się spełniasz w roli modelki? Czy to jest dla ciebie coś stresującego, czy przyjemny obowiązek? Nie czuję się jak modelka po pierwsze, ale powiedzmy tak, no pewne zdjęcia, powiedzmy pozowane, to też jest część naszej pracy jako wokalistek. Też czasami takie sesje się zdarzają. A więc ja się bardzo dobrze w tej roli czuję. Uważam, że to jest część mojej pracy. Nie będę bez bicia się przyznaję, że koncerty są największą moją, powiedzmy, pasją. Natomiast jest bardzo profesjonalnie, jest fajna ekipa, więc ja tak lubię. No zatem wiecie co, no jestem w pałacu, więc... Jako jedyna mogłaś się położyć na stole tym takim, wiesz, który ma 200 lat. Tak, więc ja się czuję po prostu świetnie, jak księżniczka. Dlaczego o to pytam? Ponieważ połowę życia spędziłaś już na scenie i pewnie kariera ma dużo takich pozytywnych stron, ale są też pewnie cienie. I dzisiaj postanowiłem cię o nie zapytać. Na przykład pierwszy z nich. Mieszkasz w Czechach na co dzień, no właśnie, te wszystkie dojazdy, ponieważ robisz karierę nie tylko w Polsce, ale i w Czechach w ogóle. Kiedy się wtedy regenerować? Czy może w samochodzie sobie jakoś radzisz? Jak to jest z tymi odległościami? Teraz sobie niedobrze radzę, zresztą też jestem chora, jak słychać chyba. Dzięki mojej ekipie może nie do końca widać, bo makijażu tony, ale jednak jest choroba, no i w tym sezonie jednak trochę przesadziłam z tym podróżowaniem. To jest chyba najbardziej męcząca część tej pracy, bo jednak cały czas jesteśmy w busie z zespołem, wyjeżdżamy z Pragi czeskiej, więc jak gramy na przykład w Elblągu, no to się jedzie ponad 11 godzin w jedną stronę. W busie da się odpocząć, wszyscy krzyczą, czy bardziej możesz sobie pomalować paznokieć? Paznokieć nie, bo to tak. Że tak umieją. Nie umiem tak samo, jak nie potrafię czytać na przykład, więc ten czas jest taki na pół wykorzystany, na pół nie. Natomiast teraz już dzięki Bogu na dziesięciolecie rok temu swojej działalności muzycznej dorzuczyłam nam zespołem takiego zajebistego busa. Wypasiony już tak. Tak, i można na przykład położyć siedzenie, że nie siedzi się cały czas jak w samolocie 90 stopni. Więc... Masz ten swój zespół. Tak. I oni są nawet za to wdzięczni. Mamy tam biurka, więc można pracować na komputerze, wywiady robić, pisać mailowo czy cokolwiek, komunikować się z fanami, więc wiesz... Są gniazdka, jak się właduje telefon. To już amerykański sen. Tak, to jest super. Drugi dzień kariery, o którym sobie pomyślałem, może się zdarzają psychofani? Są jakieś takie niebezpieczne sytuacje, ale może były w przeszłości? Były bardziej w przeszłości. Teraz to już jestem, powiedzmy, dorosłą dziewczyną, kobietą, więc mniej się zdarzają. Ale jak byłam takim dzieciakiem, taką dziewczyną, która zaczynała śpiewać nastolatką, to często, powiem szczerze, miałam też fanów w tym wieku i tam dzieją się różne psychiczne sytuacje. Ale tyle niebezpieczne, że na przykład miałaś obawy o zdrowie albo o życie? Była policja wzywana czasami. To było bardziej takie, że nie wierzyłam w to, że to jest na poważnie, ale były listy takie jak z horrorów wycinane literki i wiem, gdzie mieszkasz. Teraz się śmiejmy, ale wtedy wydaje mi się, że mogłaś jednak czuć jakiś strach. Tak, w sensie no, było to na tyle poważne, że bardziej rodzice się bali, więc poszliśmy na policję. Też byli fani, którzy czekali pod domem, rozbili namioty. Miałam takiego psychofana, który przyjeżdżał samochodem pod dom i przez tydzień czekał i na przykład jechał też ze mną do szkoły i chodził tam zawsze, jak były przerwy, to chodził za mną i to było takie przerażające. Więc takie rzeczy się zdarzały. Dzięki Bogu mogę tylko o tym fajnie wspominać, bo nic złego się nie zdarzyło. A teraz już jest dzięki Bogu spokojniej. Na co dzień chyba jest więcej tych pozytywnych stron, tak się domyślam. A kiedyś jakiś dłuższy odpoczynek? Myślisz o tym, czy na razie wykorzystujesz te, chciałam powiedzieć 5 minut, ale raczej 15 lat? Właśnie ja tak cały czas mam, że mówię, Jezu, dopóki jest szansa, to trzeba korzystać po prostu. Jestem zdrowa, młoda, no to jest okazja, to niech się dzieje. Natomiast jak powiedziałam, trochę przesadziłam i też warto pamiętać o swoim zdrowiu, o tym, żeby znaleźć czas dla siebie i relaks powinien być częścią pracy, bo tylko wtedy jest się naprawdę efektownym w tym, co się robi. Więc tak, potrzebuję wolnego. Mam tam jakieś 8 dni w październiku, które pół roku temu sobie wypatrzyłam, zabukowałam. Jeszcze totalnie nie mam pojęcia, co będę robiła. Pewnie po prostu leżała z nogami do góry i piła drinka w domu. Leć, kochana, odpoczynek też zasługujesz. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo.